was wszystkich bardzo serdecznie w pierwszym odcinku serii Snapcraft. Jest to tak jakby pewnego rodzaju, jak to nazwać, reboot. Reboot serii, bo owszem, Snapcraft było i to nawet dwa sezony był Snapcraft. Jeden od 1 do 50 odcinka i od 51 do 100 odcinka był Snapcraft 2. Więc dlaczego teraz nie zrobię na przykład Snapcraft 3? Bo powiem szczerze, chciałbym się odciąć od tamtej serii. Tamta seria jest cały czas, że tak powiem, Snapcraftem. Owszem, będzie to cały czas Snapcraft tak jak był, tylko że jest to tak jakby tego reboot. Po prostu tak jakby tego nie było, będziemy robili po prostu od nowa. No nowy Snapcraft od pierwszego odcinka. Tak jak mówiłem, reboot. Ale ważniejsze pytanie, dla co Snapcraft serwer, pewnie się zapytacie. Powiem wam szczerze, że już od kilku ostatnich miesięcy myślałem właśnie sobie nad tą kwestią. Co z serwerem? Czy ja się faktycznie nadaję do grania na serwerze? Przepraszam, klawiaturę przesunęłem, piszczy. Co z serwerem? Czy serwer upadnie? Nie. Czy będę dalej nagrywał z serwera? I tak, i nie. Czy będę aktywnie grał na serwerze? Nie. Dlaczego? Serwer, jak już mówiłem, nie upada. On cały czas będzie istniał. Jeżeli oglądacie jakichś innych youtuberów, na przykład Rangera, Neresię, Victorsa, oni dalej będą to nagrywać. No chyba, że przestaną, ale wątpię. Dalej serwer będzie istniał tak, jak istnieje. Ja być może czasem też coś z serwera nagram, na przykład jakiś World Tour czy coś, ale sam na serwerze nie będę aktywnie grał. Dlaczego? Ja chyba cierpię na ten sam syndrom, co Hill. Kochany Hillu, pozdrawiam cię. Ja cię teraz rozumiem, dlaczego nie chciałeś grać na Snapcrafcie. Jest coś takiego jak granie na singlu, które jest inne jednak niż na multiku. Niby to jest to samo, robimy to samo. Tak, robimy to samo, tylko że z innymi ludźmi, tak? No, nie do końca, bo są pewne ograniczenia na multiku. Na przykład dajmy na to, ja uwielbiam, ale to naprawdę niesamowicie uwielbiam latać po endzie. Na multiku czasem jak sobie chcę pójść do endu, polatać sobie po nowych strukturach i tam pozbierać itemki, no nie mogę przez pewne ograniczenia, między innymi fakt, że dużo graczy już tam było i duża część tych miast kresu jest już spenetrowana, jeszcze tak dziwnie nazwę. No po prostu ktoś już tam był, więc nic tam na mnie czeka. A po drugie, waga świata. Uwierzcie mi, że przeze mnie, bo ja dużo latałem po endzie, ten świat na Snapcraft Server waży blisko 10 GB. Ja sam pewnie z 2-3 GB dołożyłem. A tutaj na singlu wszystko jest dla mnie. Cały świat jest mój, robię sobie na nim co chcę, nie muszę z nikim kooperować. Są to pewne takie argumenty, specyfikacje takie techniczne, że tak nazwę, dlaczego. Ale druga jest też kwestia, dlaczego zaprzestałem grania. Był pewien cheater, pewien mój znajomy, z którym dalej utrzymuję kontakt, ale już nigdy go nie zaproszę na żaden serwer. On cheatował. Zapierdzielał na X-rayu, diamenty kopał, bardzo przykra sprawa. To było jakoś na początku, chyba na początku wakacji to się działo. Dostał bana generalnie. Przykra kwestia bardzo, ale jednak dobra, dalej graliśmy, bo nie było o tym żadnej afery, tam po prostu zniszczyliśmy domek bazy i tak dalej. Ale przyjęliśmy jakiś czas temu nową krew, że to tak nazwałem, nowych graczy. Przyjęliśmy Grafa, Jaso, i wtedy jeszcze Gablawa przyjęliśmy. Jaso i Graf zaprzestali gry, po prostu sobie odpuścili, znudzili się, no i takie, zaczęli coś tam budować i sobie po prostu odpuścili ten serwer. No niezbyt fajna sytuacja. Nie, dziwnie, taki już wiecie, ktoś grał na tym świecie, przestał, takie, nie specjalnie mi się to podoba, ja po prostu wolę sobie grać samemu. No właśnie, samemu, stworzyłem sobie tu świat, jeżeli ktoś by chciał seed, to brzmi on tak, hashtag 50 tysięcy, dlaczego? Bo to mój cel, chciałbym niedługo wbić swoje pierwsze 50 tysięcy widzów na YouTubie, tak więc mam nadzieję, że się uda. Czemu ja nie mam dźwięków? Czekajcie, ja muszę chyba... Vanilla tych sobie po prostu załączę też mój texture pack, resource pack właściwie. Bo miałem tutaj rzeczy, które powinny być Minecraft, bo aktualnie tworzę odcinek, być może on się już pojawi, bo nie wiem kiedy jeszcze wrzucę w ogóle wam ten odcinek, co teraz nagrywam. Nagrywam go jakiś czas temu. O, teraz działa wszystko, świetnie. Dobra, zabijmy najpierw krówkę. Pyk, pyk, pyk. Okej, czekajcie, sobie słuchawki jedynie tutaj przełożę. Położę sobie na Xboxa, kupiłem Xboxa właśnie, jeżeli ktoś ma Xboxa, to może napisać swój gamer, tak, Xbox, tak, czy jak to się nazywa, to zaproszę do znajomych. Ale dobra, nieważne. Czas zebrać drzewko i ogólnie będziemy sobie tutaj grali. Jaki mam pomysł na bazę, pewnie się zapytacie, bo pewien mam. Kiedyś jest to taka moja, że tak powiem, ambicja, że tak powiem, sprzed kilku lat. Chyba 3 lata temu próbowałem coś takiego robić, mi nie wyszło. Zawsze mi się podobał styl, jaką, styl bazy, jaką ma Isolab.
Itch.io, Etch.io, no wiecie o kogo chodzi, Isolab. No każdy na pewno wie, kto zna zagranicznych youtuberów. On miał niesamowitą bazę, taką jakby trochę pod ziemią, tak jakby w jaskini się osiedlił. Świetny styl, naprawdę. I próbowałem to odwzorować, ale no, nie, jeśli mam być szczery, no niespecjalnie mi to wyszło. To jeszcze było za czasów Minecraft Awesome Adventures, czy Awesome Building. Tak, stary dzień, już tej serii dawno nie ma. Bardzo była wzorowana na Mea Roxa. Wręcz ściągałem projekty. Każdy ma coś za uszami. No już tego nie robię, ale wtedy właśnie próbowałem coś takiego zrobić i no niespecjalnie mi to wyszło, ale teraz tutaj na tym Snapcrafcie bardzo chciałbym zacząć taką bazę robić, ale zanim to zaczniemy robić, wow, to ma bagna, zanim zaczniemy to robić minie naprawdę sporo czasu, bo jeszcze chciałbym generalnie troszeczkę rzeczy tu pozdobywać, zanim zaczniemy budować bazę, między innymi dobry secik, enchanty, jakieś struktury chcę odwiedzić i tego typu rzeczy. Generalnie jest to seria, bo na końcu tytułu będzie coś typu przed 1.13, w oczekiwaniu na 1.13, bo generalnie za jakiś czas, nie wiadomo czy to jest kwestia miesięcy, tygodni, ale za jakiś czas ma pojawić się pierwszy snapshot do wersji Minecrafta 1.13, więc myślę, że będzie to naprawdę ciekawa przygoda, więc jeżeli również czekacie na Minecrafta 1.13, to możecie razem ze mną oglądać tę serię, dawać jakieś tu pomysły, bo generalnie chciałbym tutaj budować i tworzyć rzeczy właśnie związane z sugestiami mojej kochanej widowni. Więc jeżeli macie jakieś pomysły na przykład na bazę, czy w ogóle na przykład, bo jak już mówiłem, chcę stworzyć coś takiego jak miał Isolab. Jednak, jeżeli to wymawiam źle, to mi wybaczcie. Jednak jeżeli ktoś ma jakiś lepszy pomysł na przykład na bazę, to oczywiście może mi to podesłać w komentarzu, a być może się tym zainspiruje. Więc nie bójcie się proponować swoich propozycji, ja będę otwarty na wszystkie. No dobra, tutaj mamy, widzę, bagna. Być może tutaj gdzieś jakaś chatka wiedźmy by się znalazła. To byłoby świetne, blisko spawnu byśmy zrobili sobie kiedyś farmę wiedźm. Czemu nie? Bo jak pewnie wiecie, na spawnie będę robił Nether Center w Netherze, więc blisko Nether Center byłby portal do farmy wiedźm. Jest, jak mi brakuje Ender Pearl i elytry, ale już niedługo, myślę, że za kilka odcinków wybierzemy się właśnie do Endu po elytrę i ogólnie może zrobimy jakąś farmę Endermanów, to na pewno zrobimy. Więc jak mówiłem, będzie dużo się działo. Będą często odcinki teraz, bo początek to dużo rzeczy się robi naraz, więc myślę, że odcinki będą często. No nie wiem, czy codziennie, to wszystko, czy codziennie to nie wiem. Bo to wszystko będzie zależało od was, jeżeli aktywność naprawdę będzie spoko pod odcinkami, na przykład, no powiedzmy te parę tysięcy, na przykład 5-6 tysięcy pod odcinkiem, naprawdę mogę nawet codziennie nagrywać te odcinki, jeżeli w jeden dzień byście tyle wbijali. Ale bądźmy szczerzy, no tak raczej średnio będzie, ale no tak co 2-3 dni chciałbym rzucić dla was odcinek. Dzisiaj pewnie dużo nie zrobimy, chociaż, no nie wiem, zobaczymy. Już nagrywam 8 minut, bo większość to było gadanie. O, mamy Rowfit Forest blisko. Hej, jakby tutaj była blisko ta willa, to byłoby świetnie w sumie, nie? Ale wątpię, żeby blisko była. Chociaż kto wie. Żarełko mi się kończy, zaraz na jakieś krówki popolujemy. Ale wiecie co? Świetnie, że mam Rowfit Forest, bo ja lubię to drewno generalnie. Będę go dużo używał w tej mojej bazie, więc od razu będziemy mieli sadzonki, nie musimy teraz się o to martwić. Myślę, że zaraz tworzę sobie jakieś narzędzia, takie prowizoryczne, kamienne. I tak... No, to nie żaden seed, jak już mówiłem. Czekajcie... Nie myślałem, że to jest dach willi. Byłoby świetnie. Jak już mówiłem, to nie żaden seed z internetu, ja sam wpisałem ten seed. Po prostu mój cel aktualny na YouTubie, czyli 50 tysięcy widzów. Być może okaże się to szczęśliwy seed, tak samo jak szczęśliwe okaże się dobicie tych właśnie 50 tysięcy widzów. Kurczę, nie zamknąłem okna i znowu pies mi szczeka, jak ja tego nienawidzę. Co pan Villager tu robi? Głupio by było trochę zginąć w pierwszym odcinku! Nie wierzę. Pal się mrzywcem, motherfucker. Ale byłoby głupio zginąć w pierwszym odcinku. A propos pierwszego odcinka, słyszę, że mam... Nie myślałem, że mam muzykę włączoną. Bo jak widzicie, nie mam słuchawek teraz na sobie, więc mam słuchawki obok, które no co nieco tu słyszę. Ale będę musiał sobie kupić jakieś douszne. Czemu ja zrobiłem dwa craftingi? Bardzo mądrze. Bardzo mądrze. Nie bardzo. Dobra, zrobiłem sobie najpierw kill off. I wykopiemy troszeczkę kobla. Na razie tu się wkopię. Muszę sobie przepalić to żarełko tutaj, co trzymam w łapie, żeby mieć co zjeść, bo jak widzicie, mam pół serduszka, dosłownie żyję na krawędzi.
Jaki mamy poziom? Chyba normal, tak? Tak jest. Na razie będziemy grali na normalu. Później sobie zablokuję ten poziom, na przykład na hard. Kurczę, brzydki jest ten cobblestone. To jest ten cobblestone, co ja próbowałem go odwzorować kiedyś na live'ie. Nie wiem, jeżeli ktoś był, to napiszcie, czy byliście, czy pamiętacie. No nie wyszło mi to specjalnie. W ogóle mi to nie wyszło, zbyt ciemne to wyszło. W ogóle też japa potem zmienił się ten cobblestone. Tak więc no, tak to wygląda. Dobra, mamy już na piecyk. Dobra. I teraz szybko przepalić te dwie rzeczy. Mam nadzieję, że mi starczą te deski. Jak nie, no to, to teraz na pewno starczą. Dobra, w tym czasie sobie zrobię drugi kill off kamienny. Tu crafting. I idealnie mamy. I zdążyliśmy przepalić to. I pierwsze postępy. Świetnie. Będę tutaj próbował wszystkie postępy zdobyć, jakie się da. Jest wszystko na spokojnie. Dużą część tych postępów udało mi się zdobyć właśnie na Snapcraft Server. Jednak... no jednak nie wszystkie. Ale tutaj będę starał się naprawdę wszystkie, jakie są tylko możliwe, zdobyć. Owieczki by się przydały. Nie widzę. To niezbyt dobrze. Ach, te początki. Nic nie ma. Nie ma nic. Nawet nic nie ma. Trochę dziwnie to zabrzmiał. To coś w stylu nigdy nie mów nigdy. Au. Dobra, to są króweczki, więc będziemy mogli je trochę potentegować. Dobra, to się nie przekimam i tak, więc trochę ich pozabijam. I zaraz zejdziemy do kopalni. Chociaż węgiel zdobyć na pochodnie. A je pozabijam właśnie w celu pozyskania mięska, sobie przepalę później to w piecyku. Co pan tu robi? Wpadła pani. Pani. Nie no, krowa, no to pani. O, mamy węgiel. Wiem, że wy nic nie widzicie. Niech on wybuchnie. Świetnie. Nie, nie zniszczy mi węgla. Pyk. I pyk. Dobra. I zaraz będzie widno. Nie. O, słyszę! Ratunku! Shit. Niedobrze, nie mam miecza. I nie mam co żryć tak naprawdę. Najem się tego mięsa zombiego. Niech mi się hapsy trochę zregenerują. Dobra, jedno mięsko poświęcę. Zabójcza szybkość regeneracji, naprawdę. Świetnie. Oj, zdechnę. Albo i nie. Kurde. Czemu? Taki fail już na początku odcinka. Jest się czym chwalić. Nawet nie zapisałem koordów, ale myślę, że trafię. Już pierwsza śmierć w pierwszym odcinku, no. Typowe dla mnie. No, idź stąd! Ja to jednak lubię ginąć. Dobra, przynajmniej mamy pierwszy achievement. Znaczy pierwszy achievement związany z zabijaniem, z potworami. Dobra, północy już minęło. Tu gdzieś był crafting, nie? Chyba nie. Chyba go zebrałem. No na to wygląda. Dobra, szybko. Żeby mi nic nie trafiło. Tak trochę na raty będę to robił. I cyk, dobra. I teraz w którą stronę? W stronę zachodzącego słońca, którego nie ma. W stronę oczywiście bagien. Gdzieś one były tam chyba. Chyba tak, to są bagna. I ja mniej więcej w tamtym kierunku płynąłem, tak?
No na to wygląda. Zaraz coś tutaj spróbujemy znaleźć. No to świetnie. Pierwszy odcinek, pierwsza śmierć. O, to teraz, żeby się upewnić, czy nagrywanie dłuższych odcinków ma sens, to proszę was, napiszcie słowo pajęczyna. Jeżeli to teraz słyszycie, napiszcie pajęczyna, żebym wiedział, czy to słyszycie. No takie słowo orientacyjne, że to słyszycie. No ale teraz muszę sobie przypomnieć, gdzie ja byłem. Na pewno szedłem przez Rowfit Forest, tak? I w środku Rowfit Forest byłem, z tego co pamiętam. Czyli gdzieś tutaj. Moja orientacja w terenie nie jest zbyt dobra. Ale chyba teraz mnie nie zawiedzie. Zaraz zobaczymy. Przynajmniej księżyc już zachodzi. Robi się dzień. Dobra, wyrzucam te pierdoły. I chyba trafiłem. Bo to wygląda znajomo. Tak? Nie. Nie trafiłem. Ech. Niby tam dużo itemów nie miałem, ale... O, tutaj byłem. Dobra, trafiłem. Kunie! Nie, to nie tutaj chyba, nie wiem. Tej rzeki nie pamiętam. Nie zapisałem koordynatów. Świetnie. Pięknie. O, to co, zaczynamy od nowa, tak? Niech się chociaż ten dzień zrobi. Jeżeli ktoś się będzie śmiał, że zginąłem w pierwszym odcinku, to ma rację. To trzeba być nobem. Nobem, nobem. O, to tu było chyba. Trzeci raz mówię, że to tu było. Tak, to tutaj. O, o, jest nawet światło mojej pochodni. Jej, trafiłem. Tyle wygrać. I zdechłem. Tutaj. Dobra. Jest spoko, chociaż tyle. I mamy tu żelazo. Jest nawet bardzo spoko. Czemu błędy ze światłem są? Hej, o co chodzi? O, i świetnie. Dobra, poczekajcie, sobie wezmę... nie mam mojego kamiennego kilofa. Kamieni też nie mam, no to zaraz będę miał. I okej, troszeczkę sobie wykopiemy zaraz. A nie, dobra, to jest kamień. Myślałem, że to jest czarna wełna. Czemu myślałem, że... Znaczy czarna, szara wełna. Czemu myślałem, że to jest szara wełna? Przecież tej szarej wełny nie zbierałem. No właśnie, dobre pytanie. Dobra. Pyk. Pyk. Tutaj zebrane, teraz to. Aż jedno żelazo, no co za bogactwo. Tu chyba było jeszcze troszeczkę. No, come on. Jak mi brakuje enchantu Depth Strider na buty. Jak mi butów brakuje w ogóle. Jak mi tu brakuje wszystkiego. Początki. Coś pięknego. Fajne są. Z jednej strony są irytujące te początki, ale... Słyszałem gdzieś kroki chyba? Albo i nie? Jak mówię, nie mam słuchawek, mam słuchawki obok i trochę mogłem źle coś usłyszeć. Jak już mówiłem, początki są strasznie irytujące, ale mają coś w sobie magicznego. Kiedy nie masz nic i taki, o takie jest... From Zero to Hero, czy jakoś tak. Od zera do bohatera. Coś w tym jest. Słyszę gdzieś tu zombie? Zaraz tam pójdziemy. Tylko sobie przepalę najpierw żarełko. A tu jest Mikir. Dzień się zrobił. No to świetnie. Dobra. Tu robię. Pyk. Tu się zaraz przetentegowywuję. W sumie mogę zrobić jeszcze jeden piecyk, stać mi w końcu. I tu sobie przetopimy trochę żelaza. No okej. To w sumie już mogę wywalić. Czy to się przyda? W sumie już nie, będę miał zaraz żelazne narzędzia. Teraz się tutaj najem. Okej. No i...
Jeszcze jeden. Uuu, kolejne. Receptura i odblokowana. Patrz, już 20 minut to gram, a nagrywam też 20 minut. Jezu, jak to nic nie ma. Wszystko będziemy powoli zdobywać. Wszyściutko. I nawet jeszcze więcej. Myślę, że w kolejnym odcinku pójdziemy głębiej do kopalni, bo wątpię, że w dzisiejszym odcinku diamenty znajdę. Bardzo w to wątpię. Ale też, no, jak już mówiłem, chcę dużo pokazywać na tych odcinkach, zwłaszcza tych początków zdobywania tych pierwszych rzeczy. Ale też nie wszystko, to nie będzie tak, że wszystko co gram będę nagrywał. Więc myślę, że sobie po nagraniu tego odcinka zejdę do kopalni sobie. Zawsze jak gram Minecrafta, to na drugim monitorku tutaj mam zawsze jakiś serial czy film odpalony, co sobie dzisiaj obejrzę. I w międzyczasie będę szukał jakichś diamentów. Nie będę tego oczywiście wykopywał, tylko po prostu sobie to zlokalizuję i zapiszę. Może jakiś timelapse nawet tego strzelę. Zobaczymy. I myślę, że wam się to spodoba. Jak już mówiłem, nie ma sensu, chociaż moglibyśmy pójść do kopalni. Taki chociaż pierwszym odcinku, w takim drugim odcinku, w pierwszym, drugim. No właśnie. Jak to się przepala, przetapia? Jeszcze trzy. Co by sobie teraz jeszcze zrobić? Mam jeden. Ten. Klatę może? Albo miecz. Miecz na pewno zrobię. Spyk. I mi nie starczy na klatę. No to teraz sobie zostawię to żelazo. Kurde, noc mnie swędzi. I okej, okay. No i świetnie, to zabieram, to również, a to zostawię, a co, niech mają, zębiaczki zamieszkają w tej jaskini, sobie będą korzystały, a co, niech znają moje dobre serce. Wiecie, co tak sobie jakiś czas temu uświadomiłem, że stół ziemi rzemieślniczy to jest taki jakby odpowiednik pienka takiego normalnego, co mamy w prawdziwym świecie, tylko że no, na pieńku nie tworzymy jakichś, nie kraftujemy rzeczy oczywiście. Ale na pieńku na przykład siekierą sobie rozdrabniamy drewno, czy ogólnie siekierą rozwalamy je na pół. Nie mam teraz słowa, rozwalamy? Przecinamy? Nie, przecinamy na pewno nie. No rozwalamy po prostu. Tniemy? Nie, tniemy też źle. Rąbiemy! O! Rąbiemy! Znalazłem to słowo. Tak. Na pieńku rąbiemy drewno, a tutaj kraftujemy rzeczy. No ale myślę, że można uznać właśnie crafting jako odpowiednik pieńka. Wybaczcie. Dobra, mam łódkę. W stronę spawna. Idę w stronę spawna. Ja chcę iść w przeciwną stronę, to popłynę sobie tam. Okej, tak więc no mam pierwsze takie ciekawsze rzeczy. Na jakim biomie bym się chciał siedzieć? To jest też dobre pytanie. Biom nie jest ważny. W ogóle ma taką koncepcję, jak już mówiłem, chcę wzorować się bazą na bazie Isolaba. Iso. Nigdy nie umiałem jego czytać niego, więc musicie mi wybaczyć. I o, mamy tutaj podwodną świątynię, więc świetnie, blisko. Może jakieś farmy zrobimy, ale znowu wyszedłem z wątku. Chcę robić bazę na podstawie, na wzór bazy Isolaba. Oczywiście nie, że pomieszczenie w pomieszczenie, albo będę naprawdę się wzorował, czy też nawet kopiował. Po prostu sam koncept, czyli jaskinia, dużo trawy, roślinności i dużo rzeczy obok siebie. Myślę, że to będzie spoko. I chcę właśnie robić większość rzeczy pod ziemią. Nie będę robił dużo rzeczy na powierzchni, może tam kilka jakichś drzewek, coś takiego. Zrobię po prostu wejście i cała nasza baza będzie pod ziemią. Myślę, że pomysł jest spoko. Jak już mówię, zanim dopiero zaczniemy zabierać się za bazę, to minie sporo czasu. Najpierw muszę wszystkie struktury odwiedzić, dużo itemów zdobyć. Tu mamy sawannę, może gdzieś wioska jakaś będzie. O, jakbyśmy znaleźli villagera z Mending. Już byśmy byli ustawieni od samego początku. Zresztą też tam, gdzie będę tworzył bazę, bardzo by mi zależało, żeby gdzieś w okolicy, może 100-200 kratek max, była opuszczona kopalnia, bo w niej zawsze są spawnery pająków. A jak już mamy spawner pająków, to wystarczy kilka villagerów, które skupują nici i z emeraldami. Tak mam emeraldów, tak jestem ustawiony z nimi. Emeraldy zawsze się przydadzą. Dobra. O, tu chyba pustynia może się zacznie. Jesteśmy obok sawanny, więc pustynia w tej okolicy jest bardzo, bardzo prawdopodobna w sumie. No. Dobra. Tu nic nie ma. Nawet wioski raczej nie będzie, ale tu, w ten stronę, jakby mi się jakaś pustynia pojawiła, to byłoby świetnie. Może jakąś piramidkę byśmy spotkali. A tam jakieś ciekawe rzeczy można w sumie znaleźć. Tu widzę. O, czekajcie, czy widzę kaktusy? Nie. Jest, mamy pustynię. Jej, tyle wygrać. Okej.
Puf, puf. Obok tutaj widzę lasek. Dobra. W sumie piramidka byłaby spoko. O, tu jakaś jaskinia. Popsuta woda. Mają w końcu to w 1.13 naprawić, bo jak pewnie wiecie, 1.13 to będzie techniczny update. Tu mamy... To cząsteczki są świetne, wprowadzone w 1.10, że jak jakiś blok z grawitacją łamie grawitację, wtedy wydzielają się te cząsteczki. Bardzo mi się to podoba. To co? Robimy to? Uwielbiam to robić. Dobra. Pyk. Teraz bym się przydał taka enderperełka i tylko... I by poleciało. No ale nie ma. Niestety nie ma. Szkoda. Ale może będzie nie jaskinia, tylko piramida. Dobra, wyleciało mi to z głowy. Teraz ciekawostka. Wiecie, że niewiele osób wie, jeżeli tego nie widzieliście, to teraz się dowiecie, że z tych uschniętych krzaczków lecą patyki? Nie wiedzieliście? No to teraz wiecie. To zostawcie łapkę w górę, jak nie wiedzieliście. A jak wiedzieliście, to jeszcze bardziej zostawcie łapkę w górę, a forsujemy ten odcinek łapkami w górami, Boże. Łapkami w górę i subskrypcjami, lajkami, i wyświetleniami. Ale najbardziej mi chyba zależy na wyświetleniach. Nie dlatego, że na nich się zarabia, bo nie do końca. Ale po prostu lubię, nie lubię jak po prostu jakiś film na moim kanale ma niewiele wyświetleń, na przykład jakieś 2-3 tysiące, bo wtedy jest takie... No takie z tyłu głowy jest taka myśl, że po prostu no ten odcinek się nie przyjął, czy jest sens robić dalej takie odcinki, bo... Nagranie takiego odcinka, takiego jak ten, nie jest zbyt czasochłonne, no nie oszukujmy się, bo nie będę wam mówić, że nagrywam go 10 godzin, bo nie. Bo nagrywam go tyle, ile trwa. Ale najbardziej czasochłonny jest renderowanie, bo ja mam taki problem, jak renderuję, to nie mogę korzystać w ogóle z komputera. Taki film, który trwa aktualnie prawie pół godziny, prawie 27,5 minuty, będzie mi się renderował, żeby was nie skłamać, z 8 godzin co najmniej. I kolejne 4-5 będzie mi się wysyłał, bo ja mam strasznie słaby internet. Kto jest na moich live'ach, ten wie. Dlatego, no jeżeli byście mogli chociaż to docenić łapką w górę i... No i... Na jakimś miłym komentarzem, czymkolwiek, w ogóle takim słabym wsparciem, na przykład jeżeli wam się podoba ta seria, to podoba mi się ta seria, nagrywaj tego więcej. Jeżeli się nie podoba, to napiszcie, że wam się nie podoba, nie będę tego oglądał, to będzie mi bardzo przykro, ale jakoś to przeżyję. Tu mamy, widzę, bagna, kolejne i pustynie. Więc jeszcze przelecimy tam, popłyniemy tam na... Nie, to nie jest pustynia. Szkoda. No to popłyniemy jeszcze w tę stronę. W ogóle już jestem daleko. Nie, pływam w okolicach spawna. Spawnu. Spawn jest na tą stronę za mną, no to spoko. Lasek brzozowy widzę. Tutaj dosyć duże bagna. To jest oczywiście defaultowy świat, że nie brałem tutaj żadnych większych biomów czy czegoś takiego. Nie, jest to po prostu zwykły świat taki, jak się generuje normalnie. Kurczę, ciekawie mnie, co za tymi bagnami może być. Pewnie więcej bagien. Albo i nie. Nie będę na razie patrzał w żadnym programie typu Amydyst, jak wygląda na przykład ten świat ogólnie, czy są jakieś biomy obok siebie. Nie, na razie chcę grać tutaj w 100% uczciwie. Może kiedyś, może w ogóle z tego zrezygnuję. To byłoby spoko w sumie. No. Oczywiście żarełko się przyda. Jako, że nie jestem wegetarianinem ani w Minecrafcie, ani w rzeczywistości. Właśnie, tak... Ej, czy wegetarianie na przykład jak grają w Minecrafta, to... unikają mięsa też? to byłyby jajca. I szczyt debilizmu chyba. Albo jakaś... nie wiem. Albo jakiś geniusz, którego nie dostrzegam. Raczej szczyt debilizmu. Dobra, mamy blisko, widzę chatkę wiedźmy. Świetnie. Co, chcesz się bić? I tak mnie pacnęła. Ale świetnie, mamy tu chatkę wiedźmy, więc sobie zaraz zapiszę koordynaty. W ogóle nie wspomniałem chyba kwestii, skąd mam te teksturki. Jest to oczywiście te teksturki, na przykład te drewno. Jest oczywiście ono inne. Jest to oczywiście głównie resource pack Vanilla Twix, ale powrzucałem też teksturki, które będą w 1.13, bo będę na nie grał. Tak więc czekajcie, sobie zapiszę tutaj koordy. Spoko. Kurczę, głos mi siada. Chyba. Więc okej, to byłoby na tyle chyba na dziś. Czy coś ciekawego znaleźliśmy? W sumie nie. Czy coś ciekawego zrobiliśmy? Też w sumie nie. Ale myślę, że w kolejnym odcinku wybierzemy się do kopalni.
Ile to jeszcze będzie mnie trzymać ten efekt? Sekundę jeszcze i pyk. No właśnie. Dobra, tu nic ciekawego nie ma. Owieczek też nie ma. Przydałoby mi się zrobić łóżko. No właśnie, przydałoby się. No. Skąd łóżko teraz wyczaić? Nie ma. To chyba się będę musiał zakopać. Innego wyjścia nie widzę. Troszeczkę też jeszcze sobie tutaj świnek pozabijam, sobie przez noc je przepalę, to mięsko. Pyk. Pyk. I tutaj ostatnie. Tak więc moi kochani, dziękuję wam za to, że byliście. W ogóle też z tą serią troszeczkę zmieniłem kamerkę. Jest taka teraz jakby ramka, coś takiego gdzieś. Teraz nie pokażę wam gdzie, bo sami widzicie gdzie jest ta kamerka umiejscowiona. Sam jeszcze nie wiem w tej chwili tak naprawdę. Dopiero przy montowaniu to wszystko wyjdzie. Ale mam nadzieję, że wam się podoba. Jeżeli nie, no to napiszcie też oczywiście mi to w komentarzu. Ja będę się dostosowywał do waszych sugestii. Ja teraz się tu gdzieś schowam. Się nażar, jak mi tu zombie wpadnie, to trochę bym miał kłopotki. Dobra, to ja uciekam się gdzieś zakopać. A ja wam dziękuję za obejrzenie. Trzymajcie się i do usłyszenia niebawem. Być może nawet jutro pojawi się odcinek tak wyjątkowo. Bo jak mówiłem, nie będę raczej nagrywał codziennie odcinków, ale może wyjątkowo dwa odcinki z rzędu się pojawią. Tak więc dzięki, trzymajcie się i do usłyszenia niebawem. Cześć!